A mój syn, od kiedy skończył 6 lat, był wciągnięty w serial Doctor Who. Doctor Who to najstarszy serial science fiction na świecie. Główny bohater podróżuje TARDISem, który z zewnątrz przypomina budkę policyjną, a w środku jest wielopoziomowym statkiem władcy czasu. TARDIS przynosi w przestrzeni i czasie, jest większy niż by się spodziewali. W naszej rodzinie też mamy TARDISa, ale nasz był zamknięty na głucho na lata. W 2002 roku przenieśliśmy się do Irlandii, a w 2006 na pierwszą komunię mój syn dostał kamerę wideo. Jego fascynacja doktorem Who podsunęła nam ten pomysł. Tymek, jak się potem okazało, nagrywał wszystko, co widzi. Kolekcję doktora Who. I to jest moje DVD. 1999 zł. I to wielkim potworem. A to jest wielki potwór z wielką maską przeciwgazową. A tu jest wielka pani, która jest strasznie zielona. Tu jest taki kosmita. Ale też rodzinę, która specjalnie przyjechała na jego komunię. This is a movie about Lawinia. To jest film o Lawini. Jest bardzo ładna. Can we have jesteś bardzo ładny, miał bardzo fajną komunię. I Beata jest fajna. Okej, trochę stara, ale może być jeszcze. Bye bye! I babcia jest fajna. I Nina jest fajna. I Piotek jest fajny. Hej! I wszyscy są fajni w tym domu. Nawet ciocia Lila jest fajna. No wiesz co? Nawet? Wow. Przez następne 4 lata razem ze swoją siostrą nagrali ponad 200 filmów, stworzyli 24 gigabajty materiału, którego żadne z nas nie widziało. Są tam katalogi zabawek i gier, ale też filmy inspirowane innymi filmami. Za straszna ciemność, ciemność bólu, ciemność strachu, czy ciemność nigdy! Nadchodzą szczęki. Wszyscy się boją. Tymek spada ze schodów. Ja bym był zwariowany. W najbliższych wiadomościach, jak Tymek przeżył. Proszę, panie Tymku, jak pan przeżył?
Wreszcie życie naszej rodziny, nagrywane przy okazji i niechcący. Wszystkie te rzeczy były dla nas zamknięte, ponieważ tuż po komunii zgubiliśmy kabel. Kabel, przez który można było zgrywać filmy. Przez wiele lat nie wiedzieliśmy, co dzieci nagrały, ile tego jest, a i one nie miały świadomości, co kręcą. Filmy te do niczego nie służyły i nic z nich nie wynikało. Mieszkamy teraz w dwóch różnych krajach, rozdzieleni 2000 kilometrów. Żeby się zobaczyć, musimy podróżować wiele godzin. W międzyczasie przenieśliśmy się do Polski, rozdzieliliśmy, znów wróciliśmy do Irlandii. Niektórzy z naszej rodziny, z nagrania z pierwszej komunii, umarli. Niektórzy chorowali, niektórych z innych powodów już nie ma. Ale wszystko i wszyscy byliśmy zamknięci w Tardisie, w kamerze, do której nie mieliśmy dostępu. Aż wreszcie wpadliśmy na pomysł, żeby kupić kabel. Podłączyliśmy wtedy kamerę do komputera i po raz pierwszy zobaczyliśmy, co tam było. A wnętrze Tardisa okazało się wehikułem czasoprzestrzennym. Dla każdego z nas innym. To, co dla jednych było radosne, dla innych okazało się smutne. Obrazy były te same, ale nasza interpretacja ich była inna. Musimy się wszyscy zmieścić. Dobra, no to... nie wiem, poczekajcie. Musimy się jakoś... telefon spadł, nie szkodzi. Dobra, musimy generalnie pogadać chyba... Poczekajcie, sobie włosy poprawię. O tych filmikach. Tak. O filmie. No, co wam przywiozłam z nagrania? Mieliśmy bardzo szczęśliwe dzieci. Nadzwyczajnie szczęśliwe. Z tych filmików wynika? Tak. No. Nie, mi się przypomniało to, jaki byłem wkurzający i wkurzony, jak byłem mały. I jakoś wydaje mi się, że jakoś pozbyłem się trochę tej No ale cechy. Nikomu aż tak bardzo nie przeszkadzałeś, jak robiłeś. No nie wiem, mi się wydaje, że byłem strasznie upierdliwy. No ale to tak wygląda na tych filmikach, a tak naprawdę nie byłeś aż taki straszny, ja też nie pamiętam. Jakbyś był taki straszny, to by nikt nie chciał się chyba z tobą bawić i nagrywać Nigdy. Tych filmików. No właśnie. I później się ze mną zadawać. Czy nie? Gdybym zawsze był taki straszny. No w rodzinie to różnie jest. No dobra, a wasz ulubiony filmik? Ulubiony? Mój to Pląsy. Moje? Niny i taty. Generalnie... Widać jak, bardzo na tym filmiku widać zarazem to, jak bardzo się zmienili i jak bardzo zawsze też byli tacy w sensie sobą. Tata i Nina? Tak, zwłaszcza tata. Nina jednak się trochę zmieniła, ale tata był dokładnie taki sam wtedy, tylko chudszy. A pięk tak dalna. Zatańmy dalna. Zabieraj cię kanada. Zabieraj cię kanada. Daleki świat. Gaja, zostaw to. A piękna dalna. Wielce wzruszona. Połóż to. Dwie go ramiona.
Okej, okay. A ty Wina? No, moi to chyba zestaw tych filmików, co pojechaliśmy rowerami nagrać tobie filmiki, żeby się lepiej poczuła, to jednak te głupoty, które tam wyprawialiśmy, to... Mogę spisać czapkę. Mogę się... Mogę zobaczyć, jak to się robi. Mogę zobaczyć. O, fajnie! Bardzo zdrowo nam to widzicie. Zwoją mają! Cicho bądź. Cicho bądź. Ale on jest brzydki. Ja. Przestań! Ej, to się dzieje teraz! Tak się dzieje teraz! Okej, okay, no to zobaczcie horror, dobra? Wszyscy, którzy są w kinie, nie zobaczą horror. Horror nie ludziska? Ludziska taki prawdziwy horror. Również film dokumentalny o Afryce. Tak, też jestem fanem, no. Czasami się zastanawiam, czemu nie mam, co takiego robiłem, że miałem tyle energii i pomysłów wtedy. No jest super kurko, możesz tak robić cały dzień. Będziesz trochę nudny. Nie, patrz, swój mózg myśli, że to jest fajne. Więc jest fajne. Patrz, spróbuj. No, okej. Okay. Ja genialny, no chodźcie. A teraz genialny afrykański swingabola. Udziaba, udziaba. Taki jest taniec afrykański. Patrz, teraz patrzcie. To jest swingabola. Mogę spróbować? Mogę spróbować? Nie. Doktor Hu to reinkarnujący się władca czasu. Przez czas i przestrzeń podróżują z nim kompanii. Doktor Hu jest wieczny, a kompanii są śmiertelni. Czasem musi zmienić załogę albo rozstać się z tymi, których kocha. Jedyne, co z nim zostaje, to TARDIS. Mieszkamy od siebie 2000 km. Droga jest męcząca i pozostawia ślad węglowy w przestrzeni. Mamy TARDIS. Otwarty. Kiedyś wrócimy do niego.